Amen. Dzisiaj jest 13 września, piątek 2019 roku. W kościele czytamy fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety 39-42. Ale z racji, że jest uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego jutro, ucieka nam tekst do końca tego rozdziału. A więc od razu weźmy do końca wersetu 49. A o wiele lepiej zrozumiemy ten fragment Ewangelii. Niedobrze jest, jeśli go podzielimy. Jest to trudny tekst. Jest mowa o dwóch niewidomych, którzy wpadają do dołu. Relacji uczeń-nauczyciel, belka i źdźbło wokół. Dobre, złe drzewo, figi, ciernie. Dobry i zły człowiek, dom na skale, dom na piasku. Dziwne. Dziwne, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że święty Łukasz opisuje przepiękne przypowieści. Na przykład ta o Samarytaninie, o miłosiernym ojcu. A tu mamy wrażenie, że jakby to był zbiór przypadkowych powiedzonek, które gdzieś tam zostały i zostały włączone w tę mowę Pana Jezusa. Święty Łukasz nam mówi, że Jezus opowiedział przypowieść. To jedna przypowieść. I wszystkie te obrazy trzeba odbierać, interpretować w całości, bo one są logicznie powiązane. Początkiem naszych rozważań niech będzie ta relacja uczeń-nauczyciel. Uczeń jest większy od swego nauczyciela. Automatycznie często myślimy, że tym nauczycielem jest Jezus. Ale to nie chodzi o Jezusa. Jezus dzisiaj formuje swoich uczniów, formuje nas. Mówi, że to wy jesteście właśnie posłani moimi uczniami, którzy mają nauczać i przekazywać słowo. To rodzice, to ksiądz. To zadanie, by przekazywać naukę Jezusa. Dobry nauczyciel jest wtedy, gdy wydoskonalił się od dobrych nauczycieli. Inaczej będzie ślepym przewodnikiem. Belka zasłoni mu patrzenie. Będzie jak złe drzewo, które przynosi złe owoce. Ale Jezus od razu nam mówi, że zmiana jest możliwa. Wyrzuć belkę ze swego oka. Przejrzyj. Ślepy może odzyskać światło. Uczeń może zostać oświecony przez łaskę Boga. To jest tekst mówiący o formacji uczniów, apostołów, tych, którzy są posłani do świata. Słuchać i wypełniać to, co mówi Pan. Ale fundamentem życia ucznia Jezusa, który ma być nauczycielem innych, jest nawrócenie. Ciągłe nawracanie się. Ciągłe przyjmowanie światła od Boga. A Jezus ciągle będzie otwierał nam oczy i wyjaśniał nam Pisma. Jak doszliśmy już do 49 wersetu, tak jutro dzień wolny i można ten tekst rzeczywiście powtórzyć sobie w sobotę jeszcze raz, bo w poniedziałek pójdziemy kolejny tekst, zobaczymy z Ewangelii Świętego Łukasza, już rozdział 7. Amen.